Witajcie! Jeśli Wasze zainteresowania krążą wokół odnawialnych źródeł energii, nowych technologii, energetyki i oczywiście jak na tym zarabiać, to myślę, że na tym kanale znajdziecie sporo informacji dla siebie. Zapraszam, z tej strony Arek i firma Lightif. Daryl Chapin, Calvin Fuller i Gerald Pearson prawdopodobnie nigdy nie wyobrażali sobie, że staną się wynalazcami ogniw krzemowych, ogniw fotowoltaicznych, które zrewolucjonizują przemysł fotowoltaicznych. No bo w sumie w 1959 nawet nie było przemysłu fotowoltaicznego, żeby dokonać jego rewolucji. Z tej strony Arek i kanał firmy Lightif. Dzisiaj opowiem Wam o bardzo ważnym momencie w historii rozwoju paneli fotowoltaicznych, czyli o odkryciu, które pociągnęło dalej rewolucję Jana Czochralskiego związaną z krzemowymi ogniwami fotowoltaicznymi. Ta rewolucja miała miejsce w telefonicznych laboratoriach Bella gdzieś w okresie 1952, 53 i 54 roku. Jeśli lubicie nasz kanał, kliknijcie łapkę do góry, zróbcie subskrypcję i podajcie te treści dalej. A gdybyście chcieli, żebym o czymś porozmawiał z zakresu energetyki lub też fotowoltaiki, odnawialnych źródeł energii, no to śmiało piszcie w komentarzach. Wracając jednak do owych trzech naukowców, no to przede wszystkim próbowali oni rozwiązywać problemy w systemach telefonicznych Bell, no bo te laboratoria należały po prostu do dużej korporacji telefonicznej Bell. Pamiętajmy, że używane wtedy tradycyjne tak zwane baterie na suchych ogniwach dobrze działały w łagodnym klimacie, natomiast bardzo szybko degradowały się w tropikach i przestawały działać zupełnie, no właśnie wtedy, kiedy było to potrzebne, żeby działały. Dlatego firma Bell poprosiła swoją jednostkę badawczą, czyli Bell Laboratories, o zbadanie alternatywnych źródeł niezależnej energii. No i właśnie zadanie to dostał Daryl Chapin. W tamtym czasie jego pracą było głównie testowanie maszyn wiatrowych, zestawów termoelektrycznych i silników parowych. Był on w ogóle entuzjastą energii słonecznej, no i zaproponował też, aby badania nad źródłem zasilania dla telefonów obejmowały ogniwa słoneczne. Z czasem jego przełożeni zatwierdzili ten pomysł. Chapin rozpoczął pracę gdzieś w okolicach lutego 1952 roku, ale jego początkowe badania nad selenem były nieudane. Jak może pamiętacie z którejś z moich poprzednich audycji, do tej pory mieliśmy do czynienia z selenowymi ogniwami fotowoltaicznymi. Te ogniwa słoneczne z selenu to był taki w sumie wtedy jedyny rodzaj dostępny na rynku. No i produkowały oczywiście zbyt mało energii. W okolicach 5 W na metr kwadratowy, czyli przekształcały mniej niż 0,5% padającego światła słonecznego na energię elektryczną. Tą informację o problemach Chapina otrzymał inny badacz z laboratoriów Bella, mianowicie Gerald Pearson. I dwaj naukowcy byli w sumie przyjaciółmi od lat. No, studiowali też na tym samym uniwersytecie, a Pearson spędził nawet trochę czasu na farmie tulipanów rodziny Chapin. W marcu 1953 roku Pearson zajmował się pionierskimi badaniami nad półprzewodnikami z Calvinem Fullerem. I zresztą ich badania dotyczące półprzewodników są mega, mega ciekawe. Może kiedyś o tym również nagram podcast. We dwóch przekształcali oni urządzenia krzemowe ze stanu eksperymentalnego do komercjalizacji. Fuller, który był chemikiem, odkrył, jak kontrolować wyprowadzanie zanieczyszczeń niezbędnych do przekształcenia krzemu ze słabego w doskonały przewodnik elektryczny. Natomiast Fuller dostarczył Pearsonowi kawałek krzemu zawierającego małą koncentrację galu. I wprowadzenie galu uczyniło go dodatnio naładowanym, czyli ów krzem. Pearson zanurzył więc krzem z dużą zawartością galu w gorącej kąpieli litowej i zgodnie z instrukcjami Fullera. Miejsce, w którym lit przesączył krzem,
utworzyło obszar słabo związanych elektronów i stało się, co ciekawe, ujemnie naładowane. Nadszedł zatem moment testów. Pearson skierował światło z lampy na krzem litowo-galowy. No oczywiście tu możemy się tylko zastanawiać, czy może trzymał kciuki, czy ten wynalazek był dla niego tak naukowo podniecający, ale tak jak mówiłem, no nie było branży fotowoltaicznej, żeby było gdzie dokonywać rewolucji. No i amperomierz podłączony do krzemu zarejestrował znaczący przepływ elektryczny, czyli sukces. I ku jego zaskoczeniu Pearson stworzył ogniwo słoneczne o konwersji światła na energię wyższej od jakichkolwiek dostępnych ogniw do tej pory. Oczywiście w tym czasie te eksperymenty nad ogniwami nie tylko selenowymi odbywały się. Pearson dał jakby początek do przejścia na krzem. Z tym swoim odkryciem udał się bezpośrednio do biura Chapina i doradził mu zmianę z selenu na krzem w jego eksperymentach, zamiast marnować kolejne chwile na badanie ogniw selenowych. Testy Chapina na tym nowym materiale potwierdziły słuszność Pearsona. Narażając ogniwo słoneczne z krzemu Pearsona na silne światło słoneczne, Chapin odkrył, że działa znacznie, znacznie lepiej. Faktycznie pięciokrotnie wydajniej niż do tej pory ogniwa selenowe. Obliczenia teoretyczne przyniosły jeszcze bardziej zachęcające wieści. Chapin przypuszczał, że idealne ogniwo słoneczne z krzemu mogłoby przekształcać w okolicach 23% światła słonecznego w energię elektryczną. Rozwinięcie ogniwa słonecznego z krzemu o 6% sprawności konwersji zadowoliłoby jednak Chapina i zakwalifikowałoby się jako wiarygodne źródło energii w jego badań i dla jego szefów. Jego koledzy w tamtym czasie zgodzili się na to, a cała praca skoncentrowała się właśnie na tym celu, czyli poprawie konwersji światła na energię. Jednak pomimo wszelkich starań Chapin niestety nie mógł dorównać osiągnięciom Pearsona. I największym problemem wydawało się być uzyskanie kontaktu elektrycznego z krzemu, jak zresztą donosił w swoich notatkach sam Chapin. Nie mogąc bezpośrednio lutować przewodów do ogniwa, Chapin musiał elektroplaterować część warstw ujemnych i dodatnich krzemu, aby sięgnąć po wytworzoną przez ogniwo energię elektryczną. Czyli w dużym skrócie energia elektryczna była produkowana, no ale należało ją przetransportować. Niestety żadna metalowa płytka nie trzymała się zbyt dobrze, co stawiało pozornie nie do pokonania przeszkodę w zbieraniu większej ilości wytworzonej energii. Chapin musiał również radzić sobie z wrodzoną niestabilnością krzemu skąpanego w takim litowym roztworze, ponieważ lit niestety migrował przez ogniwo w temperaturze pokojowej. No i powodowało to przesunięcie lokalizacji złącza PN, rdzenia każdego urządzenia fotowoltaicznego z jego pierwotnej lokalizacji blisko powierzchni, co sprawiało, że trudniej było światłu przeniknąć przez złącze, gdzie zachodziła cała aktywność elektryczna. W dużym skrócie proces jakby zagłębiał się głębiej w krzem, stąd promienie słońca miały większy problem, żeby rozpocząć penetrację tego przewodnika, a co za tym idzie, uruchomić cały proces fotowoltaiczny. Następne trafne przypuszczenia zmieniło kierunek w ogóle działania Chapina. No, prawidłowo przypuszczał, że, cytuję, wydaje się konieczne, aby nasze złącze PN było bardzo blisko powierzchni, aby prawie wszystkie fotony były skuteczne. I zwrócił się do Calvina Fullera o radę w sprawie stworzenia ogniwa słonecznego, które na stałe umocowałoby złącze PN bardzo blisko górnej części ogniwa. Przypadkowo Fuller dokonał tego samego 2 lata wcześniej w sumie, próbując zrobić tranzystor. Dlatego powtórzył swoją wcześniejszą pracę, aby zaspokoić potrzeby swojego kolegi. I zamiast domieszkowania ogniwa litem, Fuller wyparował niewielką ilość fosforu
na inaczej dodatni krzem. Nowy taki mixt prawie podwoił poprzednie rekordy wydajności, co ciekawe. Jednak nadal utrzymywał pewne trudności w uzyskaniu dobrych takich kontaktów przewodzących, dość mocno, jak wiemy z notatek, frustrując Szapina w osiągnięciu celu 6% wydajności. Pamiętajcie, że wtedy ten cel 6% to był dla naukowców ogromny cel brzegowy, do którego chcieli dotrzeć. Pamiętajmy, że też w tamtym czasie konkurencja nie spała. Podczas gdy prace Szapina zatrzymały się trochę w martwym punkcie, konkurent Szapina, zespołu i w ogóle laboratoriów Bella, RCA, ogłosiły, że jego naukowcy opracowali ogniwko słoneczne zasilane jądrowo o nazwie baterii atomowej. Jego rozwój w ogóle zbiegł się z programem Ameryki Atomy dla Pokoju, który promował wykorzystanie energii jądrowej na całym świecie. W tym projekcie, tak krótko przez niego przechodząc, zamiast fotonów dostarczanych przez Słońce, bateria atomowa działała na fotonach ze strunacji 90, który obecnie jest klasyfikowany jako jeden z bardziej niebezpiecznych składników odpadów jądrowych. Aby zaprezentować nowy wynalazek, RCA postanowiła zorganizować widowiskową prezentację w Nowym Jorku. David Sarnow, założyciel wtedy i prezes RCA, który początkowo zdobył sławę jako telegrafista, który wysyłał na świat wiadomości o zatonięciu Tytanika, nacisnął klawisze starobądnego telegrafu, zasilanego właśnie przez baterię atomową, aby wysłać wiadomość Atomy dla Pokoju. Największym problemem wydaje się tutaj być uzyskanie tak zwanego kontaktu elektrycznego z krzemu, również przy tej baterii, o czym zresztą donosił sam Szapin. Z czasem Szapin zaczął próbować w trochę inny sposób dojść do problemu, który go nurtował, ale o tym też za chwilę. Wróćmy jeszcze raz do baterii atomowej. Ta bateria atomowa według RCA miała kiedyś zasilać domy, samochody, lokomotywy za pomocą radioaktywnych odpadów, czyli tak zwanych strunacji 90, produkowanych przez różnego rodzaju reaktory jądrowe. Jednak to, czego nie wspomnieli specjaliści do spraw public relations i to, dlaczego żaluzje w pokoju musiały być zamknięte podczas demonstracji Sarnowa, wyszły lata później. No i lata później jeden z głównych naukowców zaangażowanych w projekt opowiedział resztę tej całej historii. No bo jeśli urządzenie krzemowe byłoby narażone na promienie słoneczne, energia słoneczna przytłoczyłaby wkład tej strunacji 90. Gdyby komponent jądrowy został usunięty, bateria i tak kontynuowałaby pracę na świetle słonecznym. Jeśli pozwolono mu, by dostawać się tak, temu światłu, oczywiście do budynku. Zasadniczo dość ciekawie opisał to i butnie bym powiedział dyrektor laboratoriów RCA. Kogo obchodzi energia słoneczna? Spójrzcie, mamy ten przekształtnik odpadów radioaktywnych, to jest wielka rzecz, cytuję, która przyciągnie uwagę opinii publicznej, prasy, społeczności naukowej. No jest to pewien wyraz ówczesnej fascynacji atomem, badaniem jądra atomowego i odpadami atomowymi. Sukces RCA trochę skłonił zarząd laboratoriów Bella do nacisku na badacze, na badaczy ówczesnych ogniw krzemowych, aby pospieszyli się i wyprodukowali coś wartego uwagi. No na szczęście dla nich Fuller zajął się ponownie pracą w swoim laboratorium i odkrył zupełnie nowy sposób tworzenia bardziej wydajnych ogniw słonecznych. Przede wszystkim zaczął od krzemu pokrojonego na długie, wąskie paski, wzorowane na najlepiej działających komórkach Szapina. Ale to właśnie tutaj podobieństwo się kończyło. Zamiast dodawać gal do czystego krzemu i wytwarzać dodatni krzem, Fuller wprowadził niewielką ilość arsenu, aby nadać początkowemu materiałowi charakter ujemny. Następnie umieścił krzem domieszkowany arsenem w piecu,
aby pokryć go warstwą boru. Kontrolowane wprowadzenie ultracieńkiej warstwy boru dało ogniwo złącze PN, które było niezwykle blisko powierzchni i dodatkowo było stabilne, nie przemieszczało się. Zespół Bella nie miał problemów z uzyskaniem dobrych kontaktów z komórkami krzemu, z krzemu borowo-arsenowego, co rozwiązywało główną przeszkodę w pozyskiwaniu energii elektrycznej podczas ekspozycji na światło słoneczne. Wszystkie takie komórki zbudowane według nowej metody Fullera działały znacznie, znacznie lepiej niż te oryginalne. Jedna jednakże z tych komórek przewyższała resztę, osiągając zasadniczo cel wydajności, który Chapin wyznaczył. Chapin określał teraz ogniwa słoneczne z krzemu, które produkowało laboratorium, jako fotokomórki mocy przeznaczone do bycia podstawowymi źródłami energii. Cytuję. Pewni sukcesu zespół słoneczny Bella zaczął składać moduły do publicznej demonstracji, według nich dość ekscytującego przełomu. I takie w cudzysłowie oznajmienie, powiedzenie światu o tym wynalazku odbyło się 25 kwietnia 1954 roku. Dumni przedstawiciele laboratoriów Bella zorganizowali właśnie wtedy konferencję prasową, na której zaimponowali mediom baterią słoneczną Bell, zasilającą nadajnik radiowy, który nadawał głos i muzykę. Jeden z dziennikarzy uważał za istotne, aby publiczność wiedziała, że połączone elektrycznie ogniwa słoneczne Bella dostarczają energię ze Słońca w tempie 50 W na jarg kwadratowy. Podczas gdy komórka atomowa, ogłoszona niedawno przez korporację RCA, dostarcza zaledwie milionową część watu. Oczywiście mało kto rozumiał ten dziennikarski żargon, czy też naukowy żargon. Ważne jednak było, że ogniska, że komórki słoneczne, fotowoltaiczne znacznie bardziej górują, jeśli chodzi o konwersję światła, nad komórkami atomowymi. Sam artykuł w US News and World Report spekulował nawet, że pewnego dnia takie paski krzemu, co ciekawe, mogą dostarczyć więcej energii niż cały węgiel, olej i uran na świecie, co wtedy było ideą wręcz burzącą wszystkie idee energetyczne w świecie i w czasach, kiedy paliwa kopalne były absolutną podstawą energetyki. New York Times najprawdopodobniej najlepiej podsumował to, co osiągnęli Chapin, Fuller i Pearson, dając ich na pierwszej stronie swojego wydania z 26 kwietnia 1954 roku, twierdząc, że konstrukcja pierwszego modułu ogniska słonecznego generującego użyteczne ilości energii oznacza początek zupełnie nowej ery, prowadzącej ostatecznie do zrealizowania jednego z najbardziej ukochanych marzeń ludzkości, czyli korzystania z tego perpetuum mobile energii, jakim jest Słońce. W 1954 roku na świecie było mniej niż watt energii słonecznej zdolnej do zasilania urządzeń elektrycznych. A przesuńmy się prawie 50 lat, przeskoczmy ciągłe odkrywanie, rozwój, nowe patenty krzemowe, materiały fotowoltaiczne i popatrzmy na to dzisiaj. Dużo, dużo więcej niż miliard watów energii elektrycznej generowanych przez ogniwa słoneczne. Pomagają zasilać satelity niezbędne dla współczesnego życia, zapewniają bezpieczny przepływ statków i pociągów, dostarczają czystą i obfitą wodę, oświetlenie, usługi telefoniczne. Wielu tym, którzy dotychczas byli bez nich. Dostarczają energię tym, którzy już są podłączeni do tej sieci odnawialnych źródeł energii, do sieci energii fotowoltaicznej. I cały światowy rynek energii elektrycznej z fotowoltaiki wzrósł w tym czasie i wzrasta o 20, 30, 40% rocznie. Według na przykład SolarBus, taka międzynarodowa branża energii elektrycznej z fotowoltaiki, generuje obecnie grubo powyżej 5 miliardów dolarów rocznie. I z każdym kolejnym rokiem
oczekiwania wywołanego pionierską pracą Szapina, Fullera i Pearsona, wykorzystanie prawie nieograniczonej energii ze Słońca zbliża się do spełnienia. Oczywiście dużo wyzwań przed nami, dużo problemów, między innymi problem recyklingu odnawialnych źródeł energii, o którym często mówię. Ale stąd też ta rewolucja się oczywiście jeszcze nie skończyła. Gnamy i pędzimy do przodu. Nadzieja na kolejne 50 lat to pewnie widzieć ogniwa słoneczne dostarczające energię na całym świecie, wyrównujące różnice społeczne, socjalne, kulturowe. Używanie tych ogniw w sposób pewnie, o którym dzisiaj nawet trudno sobie wyobrazić. Przepraszam, że trochę chaotycznie o tym może dzisiaj opowiadałem, ale odkrycie laboratoriów Bella zaraz po odkryciu Jana Czochralskiego jest chyba jednym z dwóch najważniejszych kamieni milowych w rozwoju fotowoltaiki. Z tej strony Arek i kanał firmy LightTV. Jeśli lubicie nasze treści, zróbcie łapkę do góry, dajcie suba. Zachęcam do słuchania naszych innych audycji. Ja już idę coś zjeść i zapraszam następnym razem. Pozdrawiam, cześć, trzymajcie się.